Musimy razem zdać test. Test, który może zdać tylko prawdziwy geniusz. Rozumiesz? Rozumiem, czyli jesteśmy razem geniuszem. Tak, jesteśmy jak Phineas i Ferb. Ty jesteś Fredka. Co? Razem mamy 25 IQ, ktoś tu napisał. 10 i 15? A kto ma 10? Zwyzywałeś Melvina w tym momencie. Dobra, Melvinku. Zaczynamy. No, czy jesteś gotowy? Jestem gotowy. Ale czy na pewno? Tak, ja będę prawą półkulą mózgu, a ty lewą. Dobra. Test, który zda tylko prawdziwy geniusz. Czas na odpowiedź 25 sekund. Jestem gotowy. No to rozpocznij test. Ej, a pytanie. Ty masz ciekawą kartę. Koń jest na łańcuchu o długości 20 metrów i udało mu się sięgnąć jabłko, które było w odległości 30 metrów od niego. Jak to zrobił? Przegryzł łańcuch, ja nie nadążam czytać, a mamy 10 sekund. Po prostu poszedł, bo łańcuch nie był... Nie da się tego zrobić, Melvin. Drugie. Drugie, też mi się wydaje, że drugie. No. Pytanie. Ten, kto mnie tworzy, nie potrzebuje mnie, kiedy to robi. Ten, który mnie kupuje, nie potrzebuje mnie dla siebie. Ten, kto mnie użyje, nie będzie o tym wiedział. Czym jestem? Szafą, fotelem, trumną. Trumna. Pytanie. Człowiek mył okna w 20-piętrowym budynku. W pewnym momencie stracił równowagę i spadł, ale nie został ranny. Jak to możliwe? Miał skrzydła, miał okna w zabawkowym, mył okna na pierwszym piętrze i stamtąd spadł. Mył okna na pierwszym piętrze. Dokładnie. Pytanie 4. Kierowca jechał autem bez włączonych świateł. Nie było też światła księżycowego. Dzięki za cirki! Kropek! Mimo to mężczyzna dostrzegł człowieka idącego po boczem. Jak to możliwe? Kurwa, chujowy jest ten test. Nie chcę nie go nazywać. Dzień jechał. Co? Dzień. W pizdę jechał. Nie podoba mi się ten test. No bo ja chcę jakiś... debilem. Nie, ty jesteś debilem. Nie podoba mi się ten test. Nie, ja chcę jakieś inne. Zdenerwowałem się. W sensie... O co ci chodzi? No to było głupie po prostu. Do kogo ty mówisz? Do mnie? Tak. A to nie wiem. Czekaj, ja chcę po prostu jakiś test, który ma faktycznie ocenić naszą inteligencję, a nie, że kurwa samochód bez świateł jechał. Chuj mnie ten samochód obchodzi bez świateł.